Witam wszystkich z tej oto takiej trochę białej scenerii zimowej. O, w nocy trochę śniegu spadło, ale jest na plusie. Po południu albo pod wieczór, to pewnie po tym śniegu to tylko wspomnienie zostanie. No i co ja dzisiaj tu robię? Ze względu na to, że ostatnie wyjazdy to głównie biała ryba na spławik z zanętą albo kleń na chlebek tostowy, no to trochę się stęskniłem za okoniami i dlatego dzisiaj tutaj przyjechałem na tą małą rzeczkę, bardzo zresztą urokliwą, poganiać troszeczkę te okonie. Jestem ciekaw, czy będą dzisiaj gryzły, czy nie. Pogoda idealna, na plusie, wiatru zero. Słońca też nie powinno być. Zachmurzenie całkowite. Więc może coś tu się zadzieje. Od ostatniego razu trochę wody spadło. Ale tragedii chyba jeszcze nie będzie, bo tam jak popłynę niżej w dół, to tam jest kilka fajnych głęboczków. 1,5 metra powinno być. Może te okonki tam stoją. Ponton przygotowany, jak widać, zaraz ładuje się do niego. No i zacznę już tutaj. O, tutaj o ten cały brzeg. Tutaj troszeczkę głębiej. Zacznę już go tutaj obławiać. I coraz niżej, niżej i niżej. Mam nadzieję, że trochę tych okonków złowię dzisiaj. A jak będzie, to się okaże. Nie przedłużam, ładuję się na ponton. No i co? I zobaczymy, jak, co z tego wyjdzie. Na razie do usłyszenia. Jest. Jest pierwszy okonek. Taki fajny z tej małej podlaskiej rzeczki. Nie jest źle. Coś się uczepiło. O, taki maluszek. Standard z tej rzeczki. Jest kolejny, ten ciut większy. I taki. Jest.
tym samym miejscu co poprzedni. No, ale ten mniejszy. Oj, chodź to, chodź, 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 uciekaj. Starczy. W tym miejscu. Tam dalej. Tam dalej zakręt się zaczyna, będzie już głębiej. Bo tutaj to dosyć płytko było. Lubię tak pływać po takich małych rzeczkach. Bardzo lubię. I dłubać te okonki, mimo tego, że nie są to jakieś okazy. Ale jestem tutaj między innymi też i dla klimatu tej rzeczki. Czasami się trafią jakieś większe rybki. Ale przeważnie to, o tutaj już trochę głębiej, przeważnie to takie średniaczki. Ale za to klimat jest super, szczególnie w okresie zimowym. No i tacnął jakiś. Uciekaj. Przy samym pontonie, 1,5 metra od pontonu. Z dna ładnie zaciągnął. W tym samym miejscu taki maluch. Kolejny maluch z tego miejsca. Starczy, płynę dalej. Jeden większy i dwa maluchy. No fajnie. Całą tantę połknął. Może jakiś kumpel się kręci w pobliżu.
coś uderzyło. O, i się wypiął. Ten był troszeczkę większy. Szkoda, że się wypiął. No, kumpel jego stał. I ten już się nie wypiął. W tym samym miejscu co tamten. No i co? Jest kolejny z tego miejsca. Troszkę większy. Czwarty. Przywyjęty jeden spad. O, macie, jest piąty. Wszystkie praktycznie z jednego miejsca. 3-4 metry od fontany. No, znowu. Coś się uczepiło z takiego dołka. Na zakręcie takim prawie 90 stopni ten zakręt ma. Jest tam tutaj taki kawałek jamki. No i co? Kolejny się uczepił. Ten troszeczkę większy już. O! Może trochę ich stoi w tej jamce. Na razie drugi. Jest i kolejny, proszę bardzo. W tym samym miejscu. Tak jakby na wyjściu z jamki.
bo tutaj pod pontonem to widzę dno, może jest z 60 cm wody, czyli one tak jakby stoją na wyjściu z jamki. Jest kolejny. Do kolekcji. O, przy samym pontonie. No, to ten tu już jak na tą rzeczkę to zacny. Największy dzisiaj z tych wszystkich. Przy samym pontonie, 1,5 metra. Miałem już wyjmować. Rzucę jeszcze ostatni raz, jak nic to popłynę niżej. Proszę bardzo. Jest kolejny. I też większy. Ciut mniejszy od tamtego, ale nie no, rzucę jeszcze raz. Może jeszcze jakiś tutaj się kręci. Jest. Taki troszkę większy. Coś się uczepiło. Pewnie większy okonek. No, jak na tą rzekę, to mogłyby cały czas takie brać.